Beata Ostrowicka. Opowieści ze Starego Strychu. Czyta Hanna Kinder-Kis. Dla Hubercika. Skarbiec. Myszka Kreska Kresek i Gołąb Gienek bawili się w najlepsze. Najpierw atakowali wyleniałą sofę, stojącą tuż obok lustra, a potem próbowali wspiąć się na wysoką szafę. Już nie mam siły, jęknęła w pewnej chwili kreska. Wymyślmy coś mniej męczącego. Wiem, zawołał kresek, tam pod sofą jest pudło drewnianych klocków, zbudujmy coś. To będzie nudne. Skrzywił się Gienek. Myszka podrapała się w czubek nosa i zapiszczała. Pomysł z atakowaniem sofy był kreska. Pomysł ze zdobyciem szafy gienka. Czyli teraz kreska i ja coś wymyślamy. Bawmy się w królewny. Eee. Zaprotestowali jednocześnie gienek i kresek. Po głupie. Nam się podoba, zaśmiała się kreska. Już po chwili kreska i myszka z ważnymi minami siedziały na tekturowych tronach, miały na głowach papierowe korony. I każda z nich trzymała czerwone jabłuszko nadziane na patyk. Sługo mój, zapiszczała myszka. No, kresek, do ciebie mówię. Sługo mój, czy poczyniłeś już przygotowania do balu? Nie, burknął kresek. A ty, nasz nadworny gienku? Zwróciła się kreska do gołębia. Czy rozniosłeś wieści o balu? Nie, zagruchał beztrosko ptak. Nagle kresek wybuchnął śmiechem. Co cię tak śmieszy, sługo ma? spytała wyniośle myszka i poprawiła koronę. Macie korony, macie sługę, macie gienka nadwornego, ale nie macie jednej ważnej rzeczy. Czego? Spytały obie królewny. Czegoś na literkę S. Smoka? Zapiszczała myszka. Żeby nas porywał? Nie. Pokręcił głową kresek. Samku ze swodzonym mostem i siedmioma wieżami? Zgadywała kreska. Nie macie skarbca do przechowywania kosztowności, odpowiedział kresek. Królewny? Naradziły się szeptem. – Chwilowo bal odwołujemy. Niech sługa i zajmą się budową skarbca – oznajmiła kreska. – Z klocków tych pod sobą, podpowiedziała szeptem myszka. – A co będziecie trzymać w skarbcu? – zachichotał kresek. – Papierowe korony? – mniejsza rzeczy, tak jak powiedziałeś, czyli żółty ser odpowiedziała z powagą królewna myszka. A królewna kreska zatopiła zęby w czerwonym jabłuszku.